z badania, które właśnie teraz się zaczęły, na temat niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych. I powiem tak, że przejrzałam sobie wczoraj podręczniki moich dzieci, bo jeszcze mam jakiś z poprzednich też lat, i faktycznie nie znalazłam tego tematu, ale tak nawet pobieżnie przeglądając. Więc chyba tam jakiś jeden taki wątek był. Więc bardzo jestem też ciekawa, bo to też dla wikipedystów jest ważny wątek, ponieważ wśród wikipedystów jest wiele osób z niepełnosprawnością. No przynajmniej jakiś jest ich procent, bo to jest też świetny sposób na ćwiczenie nie tylko kompetencji, ale też właśnie włączenie się w jakąś społeczność, to co mówił też Andrzej, poczucie też przynależności do jakiejś grupy i dawania czegoś z siebie, swojej wiedzy. Także serdecznie zapraszam. Panie będą mówić po kolei, mamy system ustalony, zapraszam. Dobrze, dzień dobry Państwu, dziękuję Klaro bardzo za wprowadzenie. Ja rzeczywiście też zrobiłam taki eksperyment, też przejrzałam podręczniki mojego syna i mam różne refleksje, ale to już chyba na inną okazję trochę, żeby nie tracić czasu. Więc bardzo nam miło, że jesteśmy tutaj. Ja nazywam się Marta Sałkowska, jestem kierowniczką projektu, który realizujemy. I dzisiaj chcemy właśnie o nim powiedzieć, ale dopiero zaczynamy. Temat projektu przewrotny, lista nieobecności, niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych, główne tezy, najważniejsze pytania, dalsze kroki. O, widzę już moją koleżankę badaczkę, Magdalenę Kocejko, która też będzie mówić, jeszcze nam brakuje jednej osoby, ale myślę, że za chwilę też się pojawi Magda Szarota. Dobrze, to zacznijmy od naprawdę podstawowych informacji, które chcemy przekazać, a potem przejdziemy do sedna sprawy. Projekt realizujemy w Kolegium Civitas, projekt jest współfinansowany ze środków PFRON-u w ramach konkursu Reprezentacje Niepełnosprawności w Kulturze i Edukacji. Projekt zaczęłyśmy realizować w styczniu, skończymy już w październiku, więc tylko 10 miesięcy na to wszystko. W skład naszego zespołu badawczego wchodzę już ja jako kierowniczka, i oprócz mnie trzy wspaniałe badaczki, Magdalena Kocejko, Magda Szarota i Angela Greniuk, której dzisiaj z nami tutaj nie ma, ale bardzo nas wspiera, dziękujemy za świetną prezentację, którą pomogła nam zrobić. I co jest kluczowe z naszego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia tego tematu, jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce. Jeszcze nikt przed nami nie zajmował się reprezentacją niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych, więc czujemy się pionierkami tematu. Oprócz tego, że jest to pierwsze badanie na ten temat, to jest to też badanie partycypacyjne, co oznacza, że na każdym etapie badania osoby z niepełnosprawnościami są włączone w jego realizację. Również w zespole badawczym mamy dwie badaczki, kobiety z niepełnosprawnościami, dwie badaczki bez niepełnosprawności, więc jesteśmy rzeczywiście nastawione tutaj na pełną partycypację i to przyświeca nam przez cały projekt. Co ważne, udało nam się zdobyć znakomitych patronów medialnych naszego projektu, Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, portal NGO.pl, Stowarzyszenie Integracje, Fundację Szkoła z Klasą i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Myślę, że ci patroni też świadczą o tym, jak ważny to jest projekt. Także formalności mamy za sobą, możemy przejść do sedna sprawy. Chciałybyśmy dzisiaj Państwu opowiedzieć przede wszystkim, dlaczego ten temat jest ważny, niepełnosprawność w podręcznikach, jak to badamy i co dalej z tego wyniknie, jakie będą rezultaty naszego badania, naszej pracy. No i zaczynamy cytatem, dlaczego to jest ważne. Chciałabym Państwa na chwilę z tym zostawić, żebyście przeczytali ten cytat i zastanowili się przez moment, dlaczego nasz temat jest ważny, dlaczego jest istotny. To ja byłam edukacją, powiedziała nam na spotkaniu konsultacyjnym Aleksandra Petrus. No i właśnie, dlaczego ten temat jest ważny, ponieważ tak jak już powiedziała Klara, tej niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami po prostu nie ma w podręcznikach szkolnych. O źródłach tego braku będziemy mówić później, ale dlaczego
ten brak jest tak istotny i tak ważny, ponieważ podręczniki szkolne przedstawiają pewną rzeczywistość społeczną. One też są odbiciem pewnej rzeczywistości, ale jednocześnie kreują trochę tę rzeczywistość. A jeśli nie ma w tych podręcznikach osób z niepełnosprawnościami albo w ogóle niepełnosprawności jako takiej, to dzieci i młodzież, które korzystają z podręczników, a mają jakąś niepełnosprawność, nie odnajdują się w rzeczywistości społecznej kreowanej przez te podręczniki. Co więcej, dzieci i młodzież bez niepełnosprawności również nie dostrzega istotności i wagi, ważności osób z niepełnosprawnościami w tej rzeczywistości. Także jest to swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami nie widzą siebie w podręcznikach, więc nie odnajdują siebie w rzeczywistości społecznej, którą te podręczniki przedstawiają. Mogą w związku z tym czuć się nie do końca obywatelami, nie do końca obywatelkami tej rzeczywistości społecznej kreowanej przez podręczniki. I co ważne, ten brak w podręcznikach, on nie jest neutralny, ponieważ ten brak oznacza swego rodzaju obojętność. A więcej o tym braku powie kolejna badaczka, którą teraz zapraszam. Magda, proszę. Czy mnie słychać? Tak. Tak, świetnie. Tak jak Marta powiedziałaś, zjawisko braku jest kluczowe dla naszych badań i dlatego tak ważne jest dla nas zrozumienie, jakie są jego źródła, czyli jakie są źródła braku. Na chwilę obecną wyłaniają nam się takie trzy hipotezy, które roboczo nazwałyśmy przeinaczanie, wymazywanie i przeoczenie. Przez tą pierwszą hipotezę rozumiemy sytuację, gdy temat niepełnosprawności pojawia się w podręcznikach, ale niestety w sposób wzmacniający stereotypy i stygmatyzację osób z niepełnosprawnościami. Czyli to oznacza, że ta reprezentacja przeinacza rzeczywistość, bo jest z nią niezgodna. Jeśli chodzi o drugi, wymazywanie, następuje wtedy, gdy niepełnosprawność jest świadomie pomijana i co ważne, jako wartościowy społecznie i kulturowo temat. Trzeci, ostatni ten termin, którego tutaj używamy, czyli przeoczenie, rozumiemy przez to taką sytuację, gdy osoby z niepełnosprawnościami są pomijane, ale w sposób, no nazwijmy to, nieintencjonalny. Natomiast nadal naszym zdaniem nie jest to neutralne podejście. Dlaczego? Dlatego, że przyczynia się do umacniania pewnej wizji społeczeństwa, które nie jest zbyt zrozumiałe. Jak badamy kwestie? Więc mamy takie cztery podstawowe zasady. Pierwsza, najważniejsza, z której wynikają kolejne, to jest, robimy to w tak zwanym nurcie konwencyjnym, czyli prawa osób z niepełnosprawnościami są prawami człowieka, a osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami. Jeśli chodzi o kolejną zasadę, to można tak hasłowo powiedzieć, że nie ma równości bez dostępności. Dlatego dokładamy starań, żeby ta dostępność była zarówno do naszego badania, jak również wyniki badań będą dostępne i również o to zadbamy. I tak jak już Marta wcześniej powiedziała, jest to badanie naprawdę partycypacyjne, zarówno jeśli chodzi o konsultowanie naszego badania z osobami z niepełnosprawnościami, które traktujemy jako ekspertów w ekspertów i ekspertki w temacie, ale również w tym aspekcie, że sam zespół badawczy jest złożony z osób z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności. I te dwa aspekty niestety nadal nie są tak częste, nie są normą w polskiej nauce. Jeśli chodzi o naszych ekspertów i ekspertki, to są osoby, które reprezentują zarówno świat nauki, mediów, trzeciego sektora, ale to, co dla nas jest szczególnie ważne, są wśród nich również osoby, które na co dzień reprezentują instytucje, które starają się wdrażać koncepcję niezależnego życia, czyli znowu tutaj wracamy do tego myślenia konwencyjnego i praw człowieka. Jeśli chodzi o nasze badanie, to
no, nie będę tutaj przesadnie skromna, ale powiem, jesteśmy dumne, dlatego że jest ono nie tylko pierwsze, ale również bardzo szeroko zakrojone i w związku z tym dość reprezentatywne. Będziemy badać 70 podręczników do 17 przedmiotów i do tego jeszcze na trzech etapach edukacji, czyli etap wczesnoszkolny, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Teraz jeśli chodzi o takie, powiedzmy, dwa pytania, dwa główne pytania, które będą wyznaczać nasze ścieżki badawcze, To jest przede wszystkim pytanie o to, jak często pojawia się niepełnosprawność w podręcznikach, a drugie, w jaki sposób przedstawiane są osoby z niepełnosprawnościami. I przekazuję pałeczkę Macie. Chociaż nasze badania są dopiero na początku, to my już mamy pewne nadzieje związane z tym, do czego mogą zostać wykorzystane ich wyniki. I myślę, że takie to, co jest dla nas ważne, to to, żeby to był taki przyczynek do pewnej refleksji, a może wręcz do zmiany myślenia o niepełnosprawności i osobach z niepełnosprawnościami, w ogóle w edukacji. I tutaj widzimy takie trzy ważne wymiary. Po pierwsze, mamy nadzieję, że nasze badanie pozwoli na takie rozpoznanie, że osoby z niepełnosprawnościami to są osoby, które mają prawa człowieka, mają prawo do samostanowienia, są elementem zróżnicowanego społeczeństwa, tak samo jak każdy i każda z nas, i że w podręcznikach to powinno być widoczne, niezależnie od przedmiotu, niezależnie od etapu edukacji, że po prostu osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas i są obywatelami, obywatelkami, ludźmi na równych prawach. To po pierwsze. Po drugie, mamy nadzieję, że ten brak, o którym mówiła Magda, o tym przeinaczaniu, o tym pomijaniu, że ten brak się skończy. Nazwałyśmy to brakiem braku. Mamy taką nadzieję, że nasze badania sprawią, że tego braku będzie mniej albo że nie będzie go w ogóle, że ta niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w taki niestereotypowy, włączający sposób w podręcznikach się pojawią. I po trzecie, mamy nadzieję na nową normę. Ta nowa norma to jest takie hasło, które pojawia się w naszych dyskusjach i pojawiło się w czasie spotkania konsultacyjnego z naszymi ekspertami i ekspertkami, osobami z niepełnosprawnościami. Ta nowa norma jest o tym, żeby osób z niepełnosprawnościami nie przedstawiać stereotypowo. I to stereotypowo to może być zarówno jako obiekty litości, ale też może być stereotypowo jako bohaterki, bohaterowie. Mamy nadzieję, że ta nowa norma nie będzie taka, że ta nowa norma to będzie pokazywanie osób z niepełnosprawnościami w, nie wiem, no po prostu jako zwyczajnych osób zmagających się, no nie, zmagających się to może złe słowo, po prostu jako normalnych ludzi, jako element zróżnicowanego społeczeństwa. No i wreszcie, taka kropka nad i, do tego, co powiedziałyśmy, to może być cytat jednego z uczestników naszego spotkania, pana Bartłomieja. Ja ten cytat teraz przeczytam. Wyobraźmy sobie osobę na wózku w podręczniku. Niech ta osoba robi jakąś aktywność, wykonuje coś swojego, a niekoniecznie jest pchana przez swoich kolegów do zabawy. Nie chodzi o pomaganie. Chodzi o to, żeby pokazać tę osobę z możliwościami, aktywnościami. Jak trzeba będzie pomóc, to wtedy te osoby się upominają. To jest właśnie ta nowa norma, o której mówię. No i wreszcie. Przepraszam bardzo, coś się... Co będzie dalej? Tak jak już powiedziałyśmy, nasze badania się dopiero zaczynają. Możemy mieć co prawda pewne intuicje co do ich wyników, ale same wyniki będziemy miały w październiku i już teraz zapraszamy na seminarium, które podsumuje nasz projekt. Ono się odbędzie właśnie w październiku tego roku. Już teraz zapraszamy na Facebooka dział badań naukowych Kolegium Civitas, gdzie przedstawiamy aktualności projektowe i do lektury raportu z wynikami badań, który będzie jesienią, na pewno ogłoszony będzie na Facebooku i będziemy o tym informowały też szeroko. Tak, i teraz jeszcze oddam na chwilę głos Marcie. Tak, proszę Państwa, ponieważ mówimy o
edukacji, a stety bądź niestety, to inna dyskusja, elementem szkolnym i elementem edukacji są prace domowe. Chciałbyśmy Państwa zaprosić do takiego eksperymentu, do wykonania podobnej aktywności, o której mówiła Klara na początku tutaj naszego wystąpienia. Chciałybyśmy, żeby Państwo wzięli dowolny podręcznik do nauki w szkole. Czy to edukacja wczesnoszkolna, czy klasy 4-8, czy jakaś edukacja ponadpodstawowa. To już do Państwa decyzji. Żebyście Państwo otworzyli ten podręcznik, przejrzeli i zobaczyli, czy w ogóle tam występuje jakaś niepełnosprawność, jakaś osoba z niepełnosprawnością. A jeśli występuje, to w jaki sposób jest przedstawiana. Może uda się Państwu zidentyfikować rodzaj braku, o którym mówiłyśmy. Czy jest to wymazywanie, czy jest to przeoczenie, czy jest to przedstawianie właśnie tak samo, jak mówią stereotypy, utrwalający ten, przedstawienie utrwalające stereotypowy obraz. Ale może okazać się też tak, że trafiliście Państwo na jakąś perełkę, dobrą praktykę i uważacie, że właśnie ten przykład jest takim właściwym przedstawieniem osoby z niepełnosprawnością czy też niepełnosprawności. Jeśli stało się tak, jeśli traficie na perełkę, to prosimy, żebyście Państwo nam dali o tym znać. Zapraszamy więc do kontaktu. Tu jest nasz adres mailowy lista.nieobecności@gmail.com. Zapraszamy, żebyście Państwo do nas pisali. I również zapraszamy do śledzenia aktualności na Facebooku. Tu jest również link do profilu Działu Badań Naukowych Kolegium Civitas. Także bardzo zapraszamy do kontaktu i bardzo dziękujemy dzisiaj za to, że nas wysłuchaliście i dziękujemy organizatorom, organizatorkom za zaproszenie. Tak, ja też bardzo dziękuję. Może się uda ten link tutaj na czacie od razu wkleić. Może Magda albo Marta, albo to jak się uda, to prosimy tu wkleić. Dobrze. I tak to wszystko prześlemy. Bardzo trzymam kciuki, jest to bardzo ciekawe. Ja nawet nie widziałam tej prezentacji, więc od razu się przyznaję, że ten test z podręcznikiem zrobiłam sobie wczoraj, nie sugerując się tym slajdem. Ale to jest rzeczywiście, no bo oczywiście w klasach naszych dzieci, czy nasze dzieci mogą mieć niepełnosprawność, czy koledzy. I dopiero nagle jest olśnienie, dlaczego tego nie ma w książkach. To też jest tak, że